Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No pytanie jest takie, czy w ramach demokracji Ameryka zamieni się w Republikę Bananową. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Piszesz komentarze? No to pomaga. Lajkujesz? To również pomaga. No demokracja. Demokracja może być większościowa, czyli powiedzmy 100 przeciwko 100 plus 1. No i to w Senacie, no to jest coś takiego jak 50-50 teraz, plus wiceprezydent to jest właśnie ten jeden. Dlaczego 100 senatorów? 100 senatorów jest w Ameryce, dlatego że jest 50 stanów. Każdy stan wybiera dwóch senatorów. No i niezależnie od wielkości stanu, czyli Kalifornia ma dwóch senatorów, czy mały Rhode Island ma dwóch senatorów. Reprezentanci, no to jest inna sprawa, reprezentantów jest 435 na 50 stanów, no i to jest proporcjonalne do ilości ludzi mieszkających w danym stanie, także, że Kalifornia ma około 55 reprezentantów, a Rhode Island ma około tam 7 czy 8, także to są dramatyczne różnice. Ale dlaczego Senat jest tak ważny? No Senat jest ważny, dlatego że on reprezentuje stany i teoretycznie według liczby obywateli, no to w Ameryce 11 najbardziej zaludnionych stanów w zasadzie trzęsłoby pozostałymi wszystkimi stanami. Tak, także 39 stanów nie miałyby nic do powiedzenia, a wszystko jedyne, co by miało do powiedzenia, no to jest 11 stanów. Dlatego ważny jest ten Senat. No i teraz w Senacie jest tak no przepis czy reguła taka absolutnej większości, czyli jest 60%. Dlaczego 60%? No dlatego, że na każdych dwóch przeciwników musi być trzech zwolenników, czyli to jest 6-4 proporcje, no czyli jest 60%. No i to jest logiczne, tak? Jak się zbierze się 10, no to jeżeli 6 powie tak, a 4 powie przeciwko, no to jest dużo lepiej niż powiedzmy jak jest 11. Jest 11 i 6 powie tak, a 5 powie nie i wtedy jednym głosem. No te liberum veto, no to w Polskę też pogrążyło, dlatego że jeden wysłannik, reprezentant, senator mógł rozwalić decyzję pozostałych kilkuset. No i to jest to niebezpieczeństwo, które w Senacie nie ma. No ale teraz ciekawa sprawa jest taka, że w Senacie komuniści amerykańscy myślą, jak tu głosować właśnie pół na pół, bo Senat jest podzielony pół na pół, plus wiceprezydent ma dodatkowy głos. No i oni chcą głosować, żeby ważność głosowania było 60%, tak? Także to też jest dziwaczne, że mniejszość będzie decydowała o zniesieniu tej większości. No, to nazywają w Senacie filibuster, czyli filibuster, no to jest taki piractwo, taki korsarz, dlatego, że musi być jednak ta większość, żeby pokonać. No i to jest ta zasadnicza różnica pomiędzy Senatem i Izbą Reprezentantów. No druga różnica to jest taka, że do Senatu senatorzy są wybierani na 6 lat, no i 1/3 tych senatorów jest wybierana co 2 lata. Także 1/3 ciągle tak się kręci do Izby Reprezentantów. Reprezentanci są wybierani co 2 lata. Wszyscy tak jak są 435, oni wszyscy muszą w zasadzie robić wszystko, żeby ludzie ich wybrali co 2 lata. No i teraz jest tych 60 głosów, ten próg taki, no to jest bardzo ważny. No to jest bardzo potrzebne, żeby
absolutna większość jednak przemawiała. Także, że minimalna grupka, która ma władzę w ręku, nie zmieniała co parę lat. Dlatego stabilizacja całego kraju jest bardzo ważna, żeby część z grupy przeciwnej również była tego zdania, co powiedzmy partia prowadząca, rządząca. No senator Schumer, no to on tłumaczył 3 lata temu, kiedy Republikanie trochę tak kombinowali, że to nie jest dobre. Kiedy Trump starał się zlikwidować to piractwo, no to demokraci płakali, że to jest nieprawdopodobne, no i że całe te pryncypia polityczne trzeba zachować. Między innymi reforma policyjna spowodowała, upadła przez to, że potrzeba było 60%. Jest to ciekawa sytuacja, że w tych najbardziej takich ekstremalnych ustawach w Senacie to te zwykła większość, czyli 50 plus jedna osoba, no to jest dobre na takie rutynowe, jakieś normalne prawa ustawodawcze, ale jakieś wielkie fundusze krajowe, jakieś ustawy dotyczące rolników, czy autostrad, czy obrony narodowej, no to jednak wymaga to. Przepis 22 wymaga 60%. Teraz demokraci starają się przekonać republikanów z Arizony i z zachodniej Wirginii, żeby zmienili swoje podejście. No ale to cała Ameryka, cały kraj będzie mniej stabilny. No i będzie, w ogóle nie będzie miał nic wspólnego z tym, co politycy, co obywatele się zgadzają. No nic na poziomie federalnym nie będzie ustawione, nic nie będzie solidne, nic nie będzie takie wyryte w betonie. Teraz wielu liberałów sobie myśli, że mogą to osiągnąć. Dużo nawet demokratów nie zdaje sobie sprawy, że głosowali na kompletnie nowy system, kiedy głosowali na Bidena. No i teraz Biden jest prezydentem, jest minimalna różnica w Izbie Reprezentantów, no jest w zasadzie 50 na 50 Senat. Myślą, niektórzy demokraci myślą, że wygranie tam po prostu na takim marginesie, takim malutkim, jak ostrze żyletki, no to się opłaca, no ale to zniszczy. To zniszczy całą tą instytucję polityczną. No i wtedy nic nie będzie stało naprzeciwko, żeby oni mogli ustanawiać swoje prawa błyskawicznie, ale co później się stanie, no kiedy następna grupa przyjdzie, no bo w Ameryce no to jest takie jednak te wahadło, republikanie, demokraci, republikanie, Bush, Clinton, Obama, Trump i tak dalej, no to jest, system jest dwupartyjny, teraz komuniści, socjaliści, demokraci, oni chcą wprowadzić system jednopartyjny. Oni po prostu chcą złapać większość, dlatego wpuszczają tych nielegalnych emigrantów, pozwalają głosować kryminalistom, którzy wychodzą z więzienia i tak dalej, i tak dalej. No ale jeżeli to się uda, że to będzie ta zwykła większość, no to Senat, no to będzie, po prostu będzie spalona ziemia. To już nie będzie tam żadnego porządku, nie będzie żadnej zgody, żadnego przemyślenia. Cała
cała instytucja, która w zasadzie jest bardzo regulowana. Tam wszyscy muszą się zgodzić, żeby włączyć światło przed południem, musi czytać najróżniejsze teksty legislacyjne, ustawodawcze, ustanawia komitety, całe to, co ma się wszystko dziać, czy nawet nominowanych do Sądu Najwyższego, czy do innych instytucji, no to wszystko to idzie bardzo powoli. No i teraz wyobrażać sobie, że wszystko będzie wymagało 51 senatorów, no i wiceprezydentka się w sumie nie liczy, no to będzie makabra. To wszystko, co demokraci zrobili prezydentowi Bushowi, demokraci zrobili Trumpowi, no i tak samo to, co republikanie Senat zrobił Obamie, no to będzie po prostu, no nic, to będzie to przyjemne wspomnienie będą z tym, co demokraci zrobią z tą swoją własną minimalną większością. Jeżeli złamią ten Senat, no i takie cokolwiek by się odbywało w Senacie, no to będzie makabra. To będzie makabra, to będzie jeden wielki bałagan. Jeżeli demokraci złamią ten przepis 22, który mówi właśnie, że 3-2 musi być przewaga i zmienią na 50-50, no to ludzie się obudzą. Już się budzą, ale republikanie jeszcze bardziej się obudzą. No i później, to i tak wiadomo, że teraz w 2022 będzie duże przechylenie. Nie wiadomo co demokraci na co liczą, ale cały ten proces, no to będzie długi, bardzo kosztowny i bardzo chaotyczny, bo to chaos jednak. Biden wprowadza duży chaos. To może wprowadzić po prostu jeden wielki karambol samochodowy na highwayu, gdzie tam 100 samochodów tych wszystkich wszyscy ci senatorzy po prostu to będzie rozwalone. No i problem jest taki, że większości to nigdy nie są na stałe, tak? Większości takie minimalne to nigdy nie są na stałe. Ostatnim razem, kiedy demokraci mieli większość, Harry Reid w 2013 roku, on coś takiego chciał robić, no to republikanie mówili, że to jest, że to będą żałowali. No i później to, co się stało z Sądem Najwyższym, no to właśnie widać, że oni zrobili pomyłkę i teraz znowu wracają. Jeżeli demokraci zabiją właśnie ten przepisy Senatu, że musi być 60-40 głosowanie, no to się wszystko znowu poprawi od nowa. I kiedy republikanie wrócą do władzy, no to znowu zaczną czyścić wszystkie te socjalistyczne, liberalne zmiany, które niszczą Amerykę. Republikanie będą starali się wzmocnić całą Amerykę ze wszystkimi tymi konserwatywnymi polisami, polityką, no i w zasadzie z zerem wpływu z drugiej strony, no bo teraz jeżeli jest 60-40, no to przy takiej podzieleniu pół na pół, no to jednak część tych senatorów musi z przeciwnej strony przejść na drugą stronę i wtedy jest jakieś dogadanie. No, na pewno to, co Biden wprowadził te wszystkie związki zawodowe, no to republikanie wprowadzą prawo do pracy, to znaczy, że nie ma zmuszania do związków zawodowych. Planowana rodzina, czyli to jest organizacja, która kontroluje i finansuje wszystkie te skrobanki, no to znowu Kongres, Senat zabierze pieniądze, no bo teraz komuniści rozdają. Cała ta produkcja,
cała ta produkcja energii. Komuniści stawiają na te panele słoneczne i prąd z wiatraków. Znowu się cofnie do węgla i do ropy. No jest to bałagan dla całego kraju, dla całego narodu. No to jest makabra. No jeżeli kiedy Republikanie dojdą do władzy, no to wprowadzą licencję do noszenia broni we wszystkich 50 stanach. No już wtedy będzie po prostu oko za oko. Cokolwiek komuniści zrobią, no to Republikanie będą robić to samo albo jeszcze więcej. No ale to nie pomaga. Nawet to nie pomaga. Wszystkie te zmiany, no to zamieniają politykę amerykańską w jakiś wielki bigos. Po prostu to jest jedno wielkie zamieszanie. No, tak jak mówię, wahadło jednak się zmienia. Teraz zostało przepchnięte przypuszczalnie oszukaństwem bardzo, bardzo, bardzo na komunistyczne lewo. No ale wahadło zacznie wracać. W 2017-18 no, Republikanie trochę myśleli o czymś takim, no, ale zrezygnowali. Zrezygnowali, no bo jednak zrozumieli, że to jest tymczasowe zwycięstwo, no i nie da rady czegoś takiego utrzymać, jeżeli kraj ma być długoterminowy. No a jest już od 1776 roku ta niepodległość. Sporo demokratów też to rozumie, także przypuszczalnie nie będzie to przegłosowanie. No ale jest to poważna sprawa. Jest to poważna sprawa. Te trzech przeciwko dwóm głosom w Senacie to jest podstawowa sprawa, która utrzyma porządek w Ameryce. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, pozdrowienia dla konserwatystów, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Także głosujcie za normalnymi, głosujcie za konserwatystami. Nie zmieniajcie się, rejestrujcie się, jeżeli nie jesteście zarejestrowani. Zacznijcie chodzić do punktów wyborczych, jeżeli nie chodziliście. No i przekaz dla socjalistów. Popatrzcie, co się dzieje, co się dzieje z benzyną, popatrzcie, co się dzieje z olejem napędowym. Zastanówcie się nad tym pędem tych komunistów, którzy obiecywali wam nie wiadomo co, żebyście na nich głosowali. Teraz podatki będą po prostu galopujące, no bo to inaczej nie da rady. Jedyne rozwiązanie komunistów, no to jest rozdawać, żeby dostać głos. No i opodatkowywać wszystkich, żeby płacić tym, którym zostało to obiecane. Nie jest to normalne, nie jest to jest szczucie jednej grupy przeciwko drugiej w imię sprawiedliwości społecznej. Sprawiedliwości społecznej nigdy nie będzie rozdawaniem cudzych pieniędzy. Zdrowia dla normalnych.